Uniwersum Siegfriedowo, chyba to już jest, co tam, tam różne rzeczy wokół tego, to oni się wszyscy tam spotykają, gadają i takie, jest po prostu to dla mnie straszne i śmieszne, trochę smutne, że tyle ludzi w tym uczestniczy, no ale jak ludzie mają taką potrzebę słuchać, tam, no tam chcą nam zrobić to i tamto, nie dajmy się i tego typu rzeczy. Wier się kiera! Przywieźli węgiel! Węgiel! Węgiel je we wiosce! Wojna będzie, przed wojną ty zbył. W ogóle ja mam takie przemyślenia, zresztą o tym mówiłem często, ale że wiele, że te przemiany na świecie teraz, właściwie przez ostatnie tam 100-200 lat są bardzo dynamiczne. I w trakcie tych przemian, a ostatnio te przemiany są bardzo dynamiczne, tego jest bardzo dużo nowych rzeczy i wielu ludzi są tak skonstruowani, że im ciężko przestawiać się na nowe rzeczy. I jak ludzie mają tak naturalne coś, że jak coś jest nowe, to jest złe i się opierają temu, tak? Więc bardzo łatwo się przeciwstawiać i mówić, że coś jest bardzo złe, że to szkodzi. I w tej ezoteryce ludzie bardzo łatwo podłapują te rzeczy. Wystarczy rzucić, że coś jest złe i od razu to lecą memy, lecą Facebooki i inne rzeczy i powtarzanie tego, nakręcanie i już ludzie zaczynają w to wierzyć. A niekoniecznie tak jest. I tu co jakiś czas coś nowego wchodzi i kurde to, i to. I szczególnie te starsze osoby tak lecą, bo na przykład zauważcie, że młodzi, oni po prostu robią swoje, po prostu idą, bo oni jeszcze nie znają świata, dla nich to jest normalne, bo w tym świecie się urodzili i to jest takie, jakie jest. A czym ktoś starszy, tym ma bardziej takie przyzwyczajony jest do tych starych rzeczy i dla niego te nowe rzeczy to jest zagrożenie, a nie na przykład jakieś udogodnienie i że coś będzie lepiej. Więc ci ludzie się boją, że tu nam zrobią elektryczność, boje, uciekajmy, 5G, komórki, i tak dalej. Tego typu różne rzeczy. Elektryczne auta, psują się. No dobra, się psują, może się nie będą psuły za jakiś czas, może zrobią. Chcą nam coś zrobić. I też nawet dzisiaj miałem takie przemyślenie, że ten świat jest tak dynamiczny, że ci ludzie u władzy, kimkolwiek by nie byli, jest bardzo trudno tak jakby tym operować. To nie jest tak, że były stare czasy, były królestwa, królowie i oni sobie tam zarządzali, wiedzieli jak, co, że trzeba tam ewentualnie kogoś podbić, że coś tam zrobić, kontrolować tych głupich chłopów, a tutaj szlachta coś tam i tak dalej, i tak dalej. I żeby to funkcjonowało, żeby ci robili na tych, a ci na tamtych. A teraz ten świat się zmienia cały czas i żeby to dobrze funkcjonowało, jak to, przecież nikt nie wie, co jest najlepsze, żeby w tym świecie funkcjonowało, bo nie ma tak jakby wzorców starych, tak? Więc to jest próbowanie też, jak coś funkcjonuje, jak w danym kraju coś funkcjonuje, a jak nie funkcjonuje. Może zrobić to, a może tamto. Więc to też nie jest takie łatwe. Trochę się to samo tak jakby układa, tak? Tak jak się wrzuci do beczki na przykład jakimś tam, nie wiem, piasek czy coś, on się sam uleży między sobą, czy tam jakieś kartofle, czy jakiegoś, no, w sensie, że to się po jakimś czasie samo tak jakby dopasowuje do siebie. W Polsce jest dobrze. Ile będziesz to powtarzał, no? Bo w Polsce wszyscy, jest dobrze. Bo wszyscy tak narzekają ciągle i a się okazuje i słyszę, że też inni to zaczynają zauważać, że na przykład na przestrzeni na przykład Europy Polska zaczyna być krajem, w którym dużo rzeczy jest lepiej niż w innych krajach. Typu Niemcy, Francja, że jest niższa przestępczość, jak na razie, cieszmy się i tak dalej, i tak dalej.
i żeby nie katować się, że będzie gorzej, że nam coś tu zrobią, tylko raczej, żeby przynajmniej utrzymać ten status, który już jest, tak? I że się cieszyć, bo jak ja sobie pomyślę, w ogóle ludzie nie rozumieją, że na przykład jeszcze niedawno dopiero nastąpiła elektryfikacja na świecie. Chyba na Podkarpacie. A w Polsce na wieś elektryfikacja przyszła w 59 i tak dalej. I ostatnio słuchałem tych reportaży tego Kapuścińskiego i gdzieś tam w ogóle na jak to się nazywa tam koło Białego Stoku, gdzieś tam na pod... jak to się tam nazywa? No, w tamtych obszarach, tam północny wschód, że były takie obszary, że jak tam przyjeżdżali etnolodzy, robili badania, bo tam ludzie w ogóle nie widzieli ani aut, ani niczego. Jak tam ludzie przyjeżdżali, to było tak trochę, jak można sobie wyobrazić, jak że gdzieś przyjeżdżają biali ludzie do jakiegoś dzikiego plemienia gdzieś tam w Amazonii, przynajmniej kiedyś, bo już teraz raczej nie sądzę, żeby były takie dzikie miejsca całkowicie. To Polska była. No chciałam odpowiedzieć na pytanie. No, takie mam głupkowate przemyślenia. Słyszysz, no. Proszę cię.